Vicky Gabor raczej nieczęsto eksperymentuje z fryzurami. W połowie maja zrobiła wyjątek. Przefarbowała włosy i zachwyciła fanki. Vicky Gabor zwróciła na siebie uwagę występami w programie The Voice Kids. Wygrała w drugiej edycji reality show. Otworzyło jej to furtkę do dalszych sukcesów, w tym do osławionego występu na konkursie Eurowizji dla dzieci, który odbył się w 2019 roku w Gliwicach. Polka odniosła w nim zwycięstwo dzięki hitowej piosence Superhero. Vicky Gabor pochwaliła się metamorfozą. Ma nową fryzurę. 14 maja, we wtorek, Wiktoria wrzuciła na Instagram swoje nowe zdjęcia. Widać, że zmieniła fryzurę, farbując włosy na jeden z odcieni czerwieni. Takie eksperymenty to u niej rzadkość. Do tej pory pokazywała się zazwyczaj w ciemnych włosach. Tylko raz zrobiła wyjątek i wystąpiła w klipie we fryzurze koloru blond. Co ciekawe, fanki miały problem z tym, żeby rozpoznać nastolatkę na nowych zdjęciach. Ojeju, totalnie cię nie poznałam, napisała jedna z nich. Podobnych komentarzy pojawiło się w mediach społecznościowych znacznie więcej. Fanki komentują metamorfozę Vicky Gabor. Lawina komentarzy, a z jakim odbiorem spotkała się metamorfoza 16-letniej wokalistki? Przeważają zdecydowanie pozytywne komentarze. Ślicznie wyglądasz, teraz jest ognista Vicky, zdecydowanie pasuje ci ten kolor, zachwalały ją użytkowniczki Instagrama. Głosy malkontentów należą za to do niewielkiej mniejszości.